Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj pierwszy odcinek nagrany z innego ujęcia, z innej kamery. Być może będzie lepsza jakość trochę tego nagrania. Dzisiaj taki odcinek o luźny, o sprawdzaniu aut przed kupnem, wnioskach jakichś. Dzisiaj chciałbym powiedzieć co nieco o udokumentowanym przebiegu w samochodach używanych. Czyli czy aby na pewno ten przebieg jest rzeczywiście udokumentowany, jakie historie tutaj nam się zdarzają przy sprawdzaniu właśnie samochodów przed kupnem. Myślę, że takich odcinków może być kilka. Dzisiaj akurat o udokumentowanym przebiegu. Następny odcinek być może będzie o kręceniu przebiegu, czyli o popularnym cofaniu liczników, jak to teraz wygląda. Także zaczynajmy. Co to znaczy udokumentowany przebieg w samochodzie używanym czy sprzedawanym? No tutaj tak naprawdę każdy rozumie to inaczej rzeczy w rzeczywistości. Dla mnie udokumentowany przebieg, zresztą dla większości ludzi, jest coś takiego, że przebieg w momencie sprzedaży samochodu czy wystawienia ogłoszenia w internecie po prostu ma potwierdzenie w wykonywanych przeglądach, w książce serwisowej, we wpisach, we fakturach, w dokumentach z przeglądów choćby, czy w historii pojazdu, jeżeli auto jest z polskiego salonu. Tutaj taka mała dygresja, oczywiście auto z polskiego salonu dużo łatwiej jest sprawdzić pod względem przebiegu, co nie znaczy, że tak jak powiedziałem w następnym odcinku opowiem o kręceniu liczników, jak to teraz wygląda. Nie znaczy, że przebieg ten nie może być kombinowany, także. No i tutaj dochodzimy do sedna. W przypadku aut używanych, sprowadzanych, tutaj niestety ten przebieg udokumentowany różnie się ma w stosunku do tego, co oczekuje sprzedający czy kupujący. Ja w ostatnich samochodach, które sprawdzałem, czy gdzieś tam komuś sprawdzałem wstępnie też, chociaż z tym sprawdzaniem wstępnym to już teraz od razu mówię, że my już odchodzimy od tych usług, dlatego że ludzie nie rozumieją też sprawdzania wstępnego, nie zrozumieli tej idei. Często jest tak, że ktoś tam podsyłał ileś linków do oglądania tych aut i myślał, że nie wiem, że za jakieś tam drobną opłatą ktoś będzie wybierał z samochodów, które są, a to tak nie działa niestety, bo często jest tak, że dopiero auto na miejscu po sprawdzeniu okazuje się, co faktycznie jest warte. Także tutaj na pewno oczekiwania co do udokumentowanego przebiegu sprzedającego, jak i kupującego są częściowo rozwinięte. Ja w ostatnich samochodach udokumentowany przebieg często wyglądał tak, że auto miało przez pierwszy rok, 2 lata miało przeglądy, czy przez pierwsze 3 lata. Później ta dokumentacja tego przebiegu się rozmywa, czyli nie ma tej dokumentacji. Tutaj często się okazywało, że auto na przykład przez pierwsze 2-3 lata zrobiło, nie wiem, 100-150 tysięcy kilometrów. Po czym auto było sprowadzane, oczywiście nie od razu, tylko tak jak powiedziałem, pierwsze 2-3 lata auto jest sprowadzane do Polski w wieku tam 5-6 lat i nagle się okazuje, że na przykład ma 160 tysięcy, 170, 180. Także przez pierwsze 2-3 lata robiło rocznie 50 60 tysięcy kilometrów, a później nagle auto przestało jeździć, czyli zaczęło robić po 10 tysięcy kilometrów na przykład rocznie. No i tutaj niestety ta historia według mnie nie trzyma się do kupy. Tak naprawdę ja to często zainteresowanym kupującym właśnie
mówię, czy to we wnioskach po sprawdzeniu auta, czy często jest tak, że historię dopiero możemy zobaczyć na miejscu, powiedzmy, częściowo możemy sprawdzić gdzieś tam przez internet, jeżeli mamy dostęp do baz, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś ma dokumenty też z faktur, faktury ma z różnych napraw, to też myślę, że jest to do przechwycenia. Warto też się przyjrzeć rzeczywiście wszelakim naklejkom na czy to pod maską, przy jakich przebiegach tam były różne serwisy robione. Oczywiście, jeżeli auto coś tam było kombinowane, no to wiadomo, że tych naklejek nie będzie. Także tutaj dokumentacja przebiegu. Tak naprawdę często się możemy przejechać. Ja myślę, że w następnym odcinku o kręceniu licznika, czy o cofaniu właśnie przebiegu, jak to wygląda w autach sprawdzanych, nakręcę taki drugi odcinek właśnie o cofaniu. Także dokumentacja przebiegu często, nawet jeżeli będzie brakować roku, 2 ostatnich lat, no to już takie auto można powiedzieć, że trzeba się dokładnie takiemu samochodowi przyjrzeć, wykonać diagnostykę komputerową. Jeżeli mamy możliwość, speca, który się zna na tym, jest w stanie odczytać przebieg z różnych modułów. Nie w każdym aucie się to da, od razu mówię, także możemy się dowiedzieć po iluś latach dopiero, jaki nasz samochód ma tak naprawdę miało faktyczny przebieg. Gdzieś przy jakichś naprawach często to wychodzi, gdzieś tam ktoś zapisał przebieg, czy będzie jakaś naklejka gdzieś tam, która odpadła, gdzieś tam leży w zakamarkach samochodu. Były takie przypadki właśnie, że ktoś się dowiadywał, że auto miało na przykład 300 czy 400 tysięcy kilometrów zamiast 150. Także tutaj dokumentacja przebiegu, myślę, że prawidłowa to jest taka, która jest prowadzona no do ostatnich miesięcy tak naprawdę przed sprzedażą auta. No i ona się trzyma kupy, czyli jeżeli auto robiło małe przebiegi, później właściciel, powiedzmy, jest dosyć młode, no to wiadomo, że ten przebieg będzie młody. Jeżeli auto przez pierwszy rok, 2, 3 lata robiło po 50, 60 i więcej tysięcy kilometrów rocznie, no to później 5-6-letnie auto, nawet jeżeli zmieniło właściciela i też to też jest już to tak naprawdę podejrzana sprawa do głębszej weryfikacji. Także dzisiaj dokumentacja przebiegu. Tak naprawdę dla każdego przebiegu dokumentowane znaczy co innego. Oczywiście w autach krajowych jest to łatwiejsze do oceny, do weryfikacji. W autach sprowadzonych niestety nie. Aczkolwiek w autach krajowych, tak jak powiedziałem, były też przypadki, że auto na przykład miało, ja w drugim odcinku opowiem o tym, auto na przykład robiło po 50-60 tysięcy, po czym się okazuje nagle, że na przykład w ciągu 2-3 miesięcy zrobiło 50 tysięcy kilometrów, były takie przypadki. Czyli rocznie wychodziło, że mogło zrobić nawet około 200 tysięcy kilometrów czy 300 tysięcy i były też takie przypadki, ale o tym w następnym odcinku o cofaniu licznika, o kręceniu przebiegu, jak to wygląda dzisiaj po wejściu tej ustawy odnośnie kar. No i jak to jest weryfikowane oczywiście przy sprawdzaniu auta przed kupnem. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego odcinka.